Dzień dobry, minęła godzina 12, Przemysław Tychmanowicz. Witam w kolejnym programie Prosto z Parkietu. Dzisiaj naszym gościem jest pani Iwona Sroka, członek zarządu grupy Murapol. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Pani Iwona Sroka kojarzona jest przede wszystkim z rynkiem kapitałowym, ale zaczniemy właśnie od grupy Murapol, z którą teraz jest związana. Może zacznijmy od podsumowania trzeciego kwartału. Jaki on był dla grupy Murapol? To był dobry kwartał i muszę przyznać, że my w trzecim kwartale bardzo dużo nadrobiliśmy w wyniku tego roku. Nasza sprzedaż wyniosła 2691 lokali i był to numer jeden, jeśli chodzi o polskich deweloperów, jeśli chodzi o liczbę sprzedaży od pierwszego do trzeciego kwartału, ale dodam, że w samym trzecim kwartale tych lokali sprzedaliśmy 893, czyli widzą państwo, że jest to naprawdę znaczące przyspieszenie dynamiki pod koniec tego roku. Jest to 9% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Co ciekawe, nasi klienci w ubiegłym roku jeszcze mniej więcej 50% do 50% kupowali za gotówkę i za kredyt. W tej chwili zwiększyła się o 10 punktów procentowych, a nawet troszeczkę więcej, bo jest to 63% klientów kupuje. To są klienci kredytowi. Oni są bardziej stabilni, więc w sumie my z tego tytułu nie narzekamy. Jeśli chodzi o liczbę przekazań kluczy do lokali, to 1204 klucze przekazaliśmy w pierwszych 9 miesiącach tego roku. Jest to około 30% więcej niż rok do roku. W samym tylko trzecim kwartale, jak mówię, on był naprawdę fajny, było 826 lokali przekazań klucze do tych lokali. Myślę, że firma Murapol osiągnęła już w tej chwili taką możliwość przekazywania zbliżonej liczby kwartał do kwartału na poziomie około 800 tysiąca lokali. Wprowadziliśmy 6 nowych projektów do naszej oferty z ofertą 1023 lokali o łącznej powierzchni 44 ponad 1000 metrów kwadratowych. Liczba mieszkań w budowie, którą mamy na koniec trzeciego kwartału, to jest naprawdę znacząca skala. To jest 6081 lokali o powierzchni 268,8 metra kwadratowego, które powstają aż w 32 projektach inwestycyjnych. To jest duża skala, którą zapewnia nam między innymi Bank Ziemi. Jeszcze powiem o tym ostatnim parametrze, który jest bardzo istotny dla analityków, pewnie też dla naszych obecnych i przyszłych inwestorów, ale również klientów, ponieważ muszę powiedzieć, że nasza spółka ma zapewniony Bank Ziemi i może budować przez najbliższe kilka lat mieszkania. Mamy aktywny Bank Ziemi o łącznej wartości około 637 milionów złotych pod budowę 21,4 tysiąca lokali. Z tego część jest zapłacona, ma już pozwolenia na budowę, część jest na umowach przedwstępnych, warunkowych. W momencie uzyskania pozwolenia na budowę wchodzimy wtedy już jako właściciel na całość. Podsumowaliśmy krótko trzeci kwartał, natomiast oczywiście najważniejsze jest to, co czeka nas w przyszłości, więc chciałbym, żeby pokusiła się trochę pani o prognozę, czego można się spodziewać po grupie Murapol w czwartym kwartale, ale także w 2019 roku. Bardzo dużo, proszę państwa, wydarzyło się w 2018 roku, nie tylko dlatego, że jest to rok, który rozpoczęliśmy z nowym zarządem, na czele którego stoi prezes Nikodem Iskra i w którym ja mam również zaszczyt i wielką satysfakcję pracować, ale również przeprowadziliśmy szereg zmian, które będzie widać i które już mieli nasi inwestorzy i klienci możliwość obserwować w tym roku. Przede wszystkim poza wskazaniem na i podtrzymywaniem naszych celów sprzedażowych dotyczących przekazań czy wprowadzeń do sprzedaży, wiele w samej firmie się wydarzyło. Może również czytelnicy Parkietu zauważyli, że wychodzimy z naszych nie core biznesowych aktywności. Sprzedaliśmy nasze nieoperacyjne aktywa. Skupiamy się wyłącznie na tym, co potrafimy robić najlepiej, na czym najlepiej zarabiamy, na czym mamy najlepszą marżę, a więc na budownictwie, na deweloperce dla segmentu popularnego, gdzie uzyskujemy wysokie marże i to, co nas również wyróżnia, to szybkie tempo budowy.
Chcemy doprowadzić, aby nasza firma była rozpoznawalna jako klasyczny deweloper. Ten wehikuł taki inwestycyjny powoli, jak wspomniałam, wyczerpuje się. Chcemy być klasycznym deweloperem i również mamy dalsze plany związane z rynkiem kapitałowym, pomimo że jako emitent obligacji jesteśmy praktycznie od początku istnienia rynku katalist obecni na rynku kapitałowym, bo pierwsze nasze obligacje zostały wyemitowane w 2010 roku i łącznie zaufało nam już rzesza obligatariuszy na łączną kwotę około 180 milionów złotych, które zresztą systematycznie zawsze w terminie spłacamy i spłaciliśmy już ich ponad 170 milionów. Do rynku kapitałowego i grupy Murapol w związku z tym jeszcze wrócimy, natomiast chciałbym jeszcze poruszyć temat rynku mieszkaniowego. Czy to, co się dzieje na rynku, pozwala patrzeć optymistycznie w przyszłość, czy wręcz przeciwnie? Znaczy ja może tak z naszej perspektywy powiem, że my jesteśmy optymistami, natomiast mamy taki umiarkowany optymizm, ponieważ uważamy, że sytuacja jest stabilna. Nie spodziewamy się takiego tąpnięcia rynku, jak zanotowaliśmy to w 2010 roku, 8 roku, 10 lat temu. Są czynniki, które napawają optymizmem, ale są takie również, które mogą rodzić pewne ryzyko i dawać do myślenia rynkowi deweloperskiemu. To właśnie, jak to są czynniki? Te plusy, które możemy zaobserwować, to jest na pewno to, że maleje wskaźnik czasu sprzedaży oferty, czyli jakby nie ma tutaj tej bariery po stronie popytowej. Nie ma jej również z tego względu, że jeszcze daleko nam do średniej unijnej 2,5 miliona mieszkań, czyli te potrzeby mieszkaniowe Polaków są ciągle niezaspokojone i po tej stronie nie widzimy tutaj jakiegoś specjalnego ryzyka. I ciągle jest wysoka opłacalność inwestycji w nieruchomości. Chętnie kupujemy nieruchomości przy niskich stopach procentowych. Również przy tym, co dzieje się na giełdzie, jest to pewna alternatywa dla inwestowania zaoszczędzonych pieniędzy bądź po prostu inwestowania w swoją przyszłość. Natomiast jakie są negatywy? Po stronie takiego ryzyka REAS ostatnio zakomunikował, że niestety następuje powoli spadek liczby transakcji. No i przede wszystkim to, o czym mówią wszyscy nasi koledzy z branży, rośnie ryzyko spadku rentowności sektora, czyli rosną nam koszty, rosną nam ceny. I to zarówno gruntów, wykonawstwa, podwykonawstwa, kosztów finansowania, o tym pewnie za chwilę jeszcze szerzej powiemy, ale również cen materiałów. I to wszystko składa się na ryzyko dalszego funkcjonowania, zwłaszcza dla małych, mniejszych deweloperów, którzy nie mają efektu skali, nie mogą tych marsz śmiało gromadzić. I jeszcze trzecia rzecz, o której chciałam powiedzieć, to jest ciągle ryzyko regulacyjne, bo my tak naprawdę nie wiemy, w jakim kierunku powędrują ustawy, jakie będą skutki już zaimplementowanych ustaw, bądź tych, nad którym pracuje i które na przykład składa Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji. A czy grupa Murapol jest gotowa stawić czoło tym zagrożeniom? Czy ma przygotowane rozwiązania właśnie chociażby na rosnące koszty? Przygotowujemy takie rozwiązania, a może nawet powiem, że jesteśmy przygotowani ze względu na skalę i również na model funkcjonowania od lat naszej spółki, a działania, o których wcześniej mówiłam, są również elementem przygotowawczym. Być może pod koniec roku, mam nadzieję, że tak się wydarzy, będziemy mogli również przedstawić szerzej rynkowi nasze podejście do takiego zarządzania strategicznego, czy może właśnie do strategii na kolejne lata. Na pewno skupimy się na tym, jak wspomniałam, co potrafimy najlepiej robić. Naszym atutem jest skala, jest posiadany duży bank ziemi, jest tempo budowy inwestycji, wychodzenia z inwestycji, ale również osiągana marża. Skąd wysoka marża, którą osiąga spółka Murapol? Otóż my kumulujemy cały łańcuch, począwszy od pozyskania gruntów poprzez koncepcję, mamy własną pracownię architektoniczną, przez całe due diligence, proces wykonawstwa, mamy w grupie generalnego wykonawcę, czy nawet generalnych wykonawców, mamy hurtownię materiałów, ale mamy też marketing, reklamę, sprzedaż, właściwie po wyjściu z inwestycji robimy
to wszystko własnymi siłami. I tu pozwalamy sobie na kumulowanie marsz, na centralizację zakupów, wszystko co pozwala, że dociskamy tę śrubę na własnym poziomie. I to jest nasz przepis na ryzyko pogorszenia się sytuacji rynkowej. A co z finansowaniem? Finansowanie, drodzy Państwo, bardzo się popsuło i tu może jakby przejdziemy płynnie do rynku kapitałowego, bo okazuje się, że ten rok również był bogaty w wydarzenia, które skutkowały dla wszystkich emitentów obligacji. Ten rynek obligacyjny praktycznie zamarł, czy może udusił się po sytuacji, które mieliśmy w pierwszej połowie roku związanej ze spółką GetBack. My byliśmy również emitentem obligacji i dla nas to źródełko wyschło. Ja myślę, że to jak w przyrodzie nic nie znosi pustki i powoli sytuacja będzie wracała do normy, ale tak jak nigdy wcześniej, jak naprawdę nigdy wcześniej w historii polskiego rynku kapitałowego, ten kryzys zaufania tak bardzo zainfekował sposób funkcjonowania rynku kapitałowego. To jest nieprawdopodobne i mówię to Państwu również jako osoba, która spędziła na tym rynku 20 zawodowo lat, żeby spółka zasłaniająca się wizerunkiem spółki publicznej, która wchodzi pod również dotąd najbardziej ścisłe regulacje marowskie, europejskie, lokalne, rozbudowany nadzór z pełną, że tak powiem, narzędziownią, ale również rolę rad nadzorczych, ład korporacyjny, compliance, wszystko co w spółkach w porównaniu z tym, co się działo 20 lat temu, zostało bardzo uporządkowane i doregulowane, no zarząd hula tak, że inwestorzy po prostu mogą czuć się zakłopotani i oszukani. W momencie, kiedy w spółkach prywatnych, na przykład w takiej, w której ja jestem, trzech głównych akcjonariuszy, no w mojej ocenie na pewno dokładnie wiedziałoby, co się dzieje i położyłoby temu kres. W związku z tym, no dziwna sprawa i smutna, ale jednak rynek kapitałowy nie zdał tutaj w tym momencie egzaminu i trzeba z tego gorzką lekcję wyciągnąć. No właśnie i teraz się pojawia pytanie, czy w związku z tym, co Pani chociażby powiedziała, czy Murapol w ogóle jeszcze rozmarza wejście na warszawską giełdę, czy w ogóle warszawska giełda jest dobrym nadal miejscem dla emitentów do pozyskiwania kapitału, nie tego obligacyjnego, o którym Pani wspomniała, tylko właśnie akcyjnego. To teraz też powiem z doświadczenia tych 20 lat, przechodząc na drugą stronę lustra, uważam, że polskie firmy są lojalne w stosunku do lokalnego rynku. Bliżej im jest, łatwiej im jest zrozumieć lokalną giełdę, współpracować z lokalnymi pośrednikami, komunikować się z tutejszymi inwestorami i środowiskiem inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. W związku z tym tak, kontynuujemy proces przygotowawczy do wejścia na rynek giełdy warszawskiej. Mamy takie plany, które ogłosiliśmy na 2019 rok. Pewnie to będzie raczej druga połowa tego 2019 roku z wielu względów. Po pierwsze, procesy, o których mówiłam, które Państwo obserwujecie w naszej spółce, właśnie dotyczą takiego porządkowania struktury, abyśmy byli łatwo czytani przez inwestorów, żeby nie było tam spółek, które są spoza core biznesu bądź klubu sportowego, który gdzieś tam również mieliśmy w zanadrzu, już go nie mamy. Współpracujemy na innych zasadach i to jest korzystne. Ale również myślę, że do tego czasu wiele rzeczy powinno się troszeczkę uspokoić i wydarzyć na polskim rynku kapitałowym. Będziemy obserwowali, jaka jest koniunktura na giełdzie i jaki jest skutek programu PPK, bo nie ukrywajmy, że jeżeli ten program nie wejdzie i nie będzie tego skutku widać, to my również będziemy z tym zwlekać, bo jak Państwo widzą, ostatnio giełda dosyć słabo sobie radzi i nie zachęca to na pewno emitentów, żeby mieć wycenę zgodnie z tym, co w tej chwili na rynku giełdowym się dzieje. No właśnie, to co musimy zrobić, żeby wrócić do tych czasów świetności naszego rynku? Czy program PPK jest jakimś lekiem na całe zło? No na pewno nie. Jest to jeden tylko z elementów budowania takiego długoterminowego kapitału, który z czasem będzie przynosił dobre skutki, o ile oczywiście to po owocach ich poznamy, o ile to oczywiście wszystko wejdzie w kształcie i ze skutkami zapowiadanymi przez ekspertów. Natomiast w mojej ocenie my troszeczkę żeśmy uśpili ten rynek kapitałowy. Ja jestem po drugiej stronie i powiem Państwu, że
nie widzę takiego zabiegania o spółki i o spółkę akurat, którą ja reprezentuję. Dawno już na konferencjach Izby Domów Maklerskich, pewnie kiedyś też w tym studiu, postulowałam o taką aktywizację w stosunku do dobrych firm, które funkcjonują na polskim rynku. Jeżeli firma ma dobrą strategię, to ona czy teraz, czy za kilka lat ją realizując, da wyniki, z którymi może podzielić się z rynkiem. I takich spółek trzeba szukać. One są również poza rynkiem giełdowym. Szkoda, że ich nie ma na giełdzie. Nie mogę wymienić ich nazw, ale to są naprawdę wspaniałe przedsiębiorstwa, których produkty na co dzień kupujemy i korzystamy. I trzeba po nie wyjść, a więc giełda jest marketingiem. Giełda naprawdę powinna sporo robić, żeby z jednej strony właśnie edukować te spółki, tych potencjalnych emitentów, pilnować oczywiście, żeby ten towar był dobry, dostarczany dla inwestora, a z drugiej strony właśnie edukować, budować zaufanie, współpracować z inwestorami, czy instytucjonalnymi, czy indywidualnymi, bo jeśli inwestor indywidualny zacznie zarabiać na rynku, to naprawdę on szybciutko wróci. Jeżeli mamy kilka lat, kiedy naprawdę są krótkie okresy, kiedy można zarobić, a reszta giełda leci w dół, no to trudno tego inwestora zachęcić do inwestowania. Spore zmiany też zachodzą na rynku funduszy inwestycyjnych. Wydaje mi się, że ta sytuacja się powoli ustabilizuje, ale to też jest potężna gałąź, w którą trzeba również z edukacją i z dotarciem do klienta indywidualnego inwestować. W kontekście rynku kapitałowego bardzo dużo ostatnimi laty mówi się o strategii, tworzymy ją już bardzo długo. Jest szansa, że rzeczywiście ona teraz powstanie, natomiast pytanie, co ona tak naprawdę powinna zawierać, jakie elementy powinny się w niej znaleźć, żeby ten rynek kapitałowy faktycznie nie cofał się, tylko faktycznie się rozwijał. Kilka lat temu uczestniczyłam w pewnie jakimś tam quasi procesie dokładania cegiełek do tej strategii, ponieważ współpracowaliśmy z jednym z konsultantów w zakresie obszaru post-tradingowego. I muszę powiedzieć, że tutaj tych pomysłów jest wiele. Nie wszystkie przystawały wówczas do specyfiki polskiego rynku, ale jest też wiele znaków zapytania. Między innymi na przykład związanych z wysokim udziałem Skarbu Państwa, zarówno w spółkach, które są notowane na giełdzie, już nie mówię o głównym indeksie, ale w ogóle udział ich w kapitalizacji giełdy warszawskiej, ale również modelu i kształcie infrastruktury transakcyjnej i posttransakcyjnej. Jak widzimy na rynkach światowych i w Europie, wygrywają platformy, które są tanie, które są szybkie, które są lekkie. Pytanie, czy my nie jesteśmy trochę już za ciężcy i czy właśnie to, że ta infrastruktura jest ciągle pod dużym wpływem, może nawet coraz większym, bo chyba kiedyś za czasów Rozłuckiego czy prezesa Sobolewskiego może było tego wpływu zdecydowanie mniej, czy to w jakiś sposób nam nie ciąży, żeby właśnie uwolnić trochę tę naszą infrastrukturę i trochę ją odciążyć i sprawić, żeby była przede wszystkim tańsza. Od lat słyszymy zarówno od środowiska pośredników, ale również emitentów. Ostatnio wywiad u Państwa z prezesem Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, że my po prostu mamy drogą infrastrukturę. I myślę, że jest to, dodając do tego jeszcze koszty związane z regulacjami MAR-owskimi, jest to jeden z czynników, który może rzutować na to, że nie idziemy ten krok do przodu. Czyli co, delisting giełdy? Może. To znaczy zawsze byłam przeciwniczką tego, że giełda jest na giełdzie, bo w naszym przypadku niewielkiej skali rynku powinniśmy wrócić do pracy organicznej, pozytywistycznej i działać tutaj dla takich podmiotów właśnie, w jakim w tej chwili ja się znajduję. Trudno mówić o tym, żebyśmy mieli ambicje globalne czy nawet regionalne. Przed przyjściem tu do studia pana redaktora sprawdziłam, jak wygląda statystyka za 9 miesięcy tego roku. Ona zresztą jest od kilku lat, niewiele się zmienia. Otóż jeśli chodzi o udział giełdy warszawskiej w obrotach akcjami w Europie, to mamy 0,42%. Proszę Państwa, jesteśmy maleńką rybką w europejskim stawie. Cały region, o którym tutaj często o jakichś wspólnych inicjatywach się mówi, to jest zaledwie, nawet nie ma 1% w obrotach europejskimi akcjami. Pytanie, czy mieć tutaj ambicje europejskie czy globalne?
czy raczej pracować blisko, tu gdzie jest ta koszula bliska ciała, no właśnie, czyli blisko polskiego rynku. Ja jestem za tym drugim modelem, przy czym dla firm na przykład innowacyjnych, które chcą wchodzić troszkę wyższe tony, na pewno będzie się liczyła ekspozycja i dostęp do rynku giełdy warszawskiej przez zagranicznych inwestorów, czy przez duży lokalny kapitał, który powinniśmy budować. Ale to nie ma nic wspólnego z listingiem giełdy na giełdzie. Przypomnę, że kiedyś giełdy wchodziły na giełdy po to, żeby zbierać kapitał na akwizycje i tworzyć sojusze giełd. W ostatnich dniach prezes warszawskiej giełdy Marek Wit mówił na naszych łamach, że warszawska giełda powinna dążyć do tego, żeby dołączyć do tej elity rynków kapitałowych, do elity giełd światowych nawet. Ostatnio awansowaliśmy do grona rynków rozwiniętych według metodologii FTSE Russell. Myśli pani, że to właśnie takie myślenie globalne, że chcemy wejść do czołówki, to jest właśnie ten kierunek, który powinniśmy obrać? Znaczy dobrze mieć ambicje, natomiast nie bardzo rozumiem, jakimi działaniami. Wolałabym, żeby giełda warszawska przyszła do dobrych polskich emitentów i żeby ten dobry towar wystawiła. I oczywiście, tak jak mówiłam, promocja, marketing tego rynku jest bardzo istotny, tylko pytanie, gdzie będziemy bardziej skuteczni. Chodzi o to, żeby mieć wysokie obroty, dobre wyceny, dobry towar i zachęcać do inwestowania na rynku papierów wartościowych. I tym akcentem kończymy dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie, dziękuję Państwu. Moim Państwa gościem była pani Iwona Sroka, członek zarządu grupy Murapol. Ja przypominam, że kolejny program prosto z parkietu już jutro o godzinie 12, a jeszcze dzisiaj o godzinie 13. Rzecz o prawie.